Magazyn Rozmowy na każdy temat, a dzisiaj moim gościem jest dr Dawid Błaszczak, Państwowa Szkoła Wyższa, socjolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie na darmo zaprosiłem tutaj Pana, bo ostatnio spotykaliśmy się podczas wyborów prezydenckich, mówię tu o wyborach na prezydenta miasta Białej Podlaski, w których to Pan wspominał, może nie wspominał tyle, co nie spodziewał się takiej cichej koalicji Platforma Obywatelska z Prawem i Sprawiedliwością. Nie jest Pan zaskoczony? Jestem osobiście, tak. Myślę, że tak samo ja, jak myślę, że wielu mieszkańców tego miasta jest zaskoczony tą koalicją. Z tego powodu, że to, co obserwujemy na scenie politycznej, a trzeba to ująć, mam tu na myśli scenę ogólnopolską, czyli to, że od blisko 10 lat mamy taką dość mocny podział, a właściwie nasilił się już po 10 kwietnia 2010 roku, taki dość mocny podział na zwolenników, prawda, PiS-u i zwolenników Platformy, i to wszystko, co obserwowaliśmy, czyli wszelkiego rodzaju, nie wiem, utarczki, kłótnie, obrzucanie się wzajemnie winą za taką, a nie inną sytuację, na przykład w państwie, prawda, czy później po katastrofie smoleńskiej, odpowiedzialnością za tą katastrofę. I właściwie na kanwie tego taka koalicja właściwie w mieście, no przynajmniej w tym, co powiedziałem kilka miesięcy temu, no raczej nie wchodziła w grę. Natomiast stało się, jak się stało. Polityka, no, rządzi się swoimi, troszeczkę może czasami poza logicznymi prawami, a takich z drugiej strony takich sytuacji mieliśmy na scenie kilka. W 2005 roku Jarosław Kaczyński deklarował, że nigdy nie wpuści Andrzeja Leppera do rządów. Później desygnował go na wicepremiera i ministra rolnictwa. Także, no cóż, po cichu jest, funkcjonuje. No i kwestia teraz przeglądania się temu, prawda, jak no jest wygląda. Cicha, bo jeżeli chodzi nawet o sesje Rady Miasta, one są nudne, tak, bo wszystko jest wcześniej ustalone, dogadane, także jest tylko głosowanie za, przeciw, kończymy głosowanie, wychodzimy, no i nic, nie ma emocji. To znaczy, to jest kwestia taka, nie ma emocji, wydaje mi się, z dwóch powodów. Pierwsza, to co tutaj Pan zaznaczył, że jest wszystko ustalane. Ja sesji nie śledzę, Pan jest bardziej na tym obecny z racji swojego zawodu. Natomiast to wynika po pierwsze z tego, że to jest taka, przybiera formę po prostu takiego głosowania partyjnego, tak? Czyli po linii, jeżeli wchodzą, prawda, gdzieś tutaj partie, tak jak w przypadku Rady Miasta, to samo jest w parlamencie, tak? Wiele rzeczy jest już ustalanych wcześniej. Później na zasadzie, prawda, przyciśnięcia przycisku czy podniesienia ręki i tak dalej. To jest jakby jedna kwestia. Natomiast druga to jest tego, co Pan powiedział, że jest nudno, nie jest burzliwie, to jest brak silnej opozycji, co moim zdaniem jest sytuacją, no, szkodliwą dla miasta, ponieważ silna opozycja jest czymś dobrym z punktu widzenia takiego demokratycznego, tak? Czyli brakuje tego i życzyłbym sobie i mieszkańcom właśnie takiej opozycji, jaką był pan Stefaniuk, kiedy prawda, no, był radnym, a pan Czapski był prezydentem. Także to są jakby właśnie skutek dwóch takich zjawisk, których mówię, prawda. Ale obecnie wiem, że obserwuje Pan bacznie sytuację tą, która się dzieje tutaj lokalnie. Czyli mówię tutaj, no, była głośna sprawa z mieszkaniami, była ostatnio nawet głośna sprawa z Jarosławem Kaczyńskim, który pogroził palcem prezydentowi miasta. Jeżeli takie rzeczy dzieją się w polityce, to śmieszne to nie jest, ponieważ nie skutkuje to raczej dobrze i nie rokuje to dobrze w kontekście funkcjonowania społeczeństwa, nawet społeczności lokalnej, taką, jaką jest Biała Podlaska. I teraz
Jeżeli mówimy o sytuacjach związanych z przydziałem mieszkań, czy tego, co było takie dość kontrowersyjne, czyli sprowadzania osób z zewnątrz na różne stanowiska, tutaj kwestia, wydaje mi się, nie jest do końca jednoznaczna. To jest w takim sensie, że z jednej strony... Nie mam tutaj na myśli tylko tych sytuacji, ale przecież wymiana prezesa ZGL-u, no są działania, które wzbudzają zainteresowanie lokalnej społeczności, która to albo krytykuje, albo popiera. To znaczy tak, weźmy pod uwagę jedną rzecz. Abstrahując od tego, jak oceniamy taką czy inną osobę, bo w tym momencie zostawmy to na bok, natomiast wiadomą rzeczą jest to, że ktoś, kto przychodzi, prawda, ktoś nowy, więc będzie wprowadzał zmiany, prawda? Tak samo to jest czymś naturalnym, czy to będzie w przypadku miasta, czy to będzie w przypadku gminy. Jeżeli, prawda, mamy, nie wiem, premiera, prawda, on też tam zmienia rząd i tak dalej, prawda, desygnuje nowe osoby. I tutaj te postacie mogą być mniej lub bardziej kontrowersyjne. Natomiast więc trzeba wziąć pod uwagę, że no, takie coś może mieć miejsce, tak? Bo przychodzi ktoś nowy, więc z różnych powodów wprowadza takie zmiany. To może być powód mniej lub bardziej uzasadniony, czasami bardzo merytoryczny, czasami nie do końca. Natomiast co do samej, owszem, wzbudziło to pewne kontrowersje, przede wszystkim chyba to, że nagle faktycznie zaczęły się pojawiać osoby właściwie nikomu nieznane, albo jeżeli odgrzebywano coś na temat tych osób, to się okazywało, że przeszłość jest różna, prawda? Natomiast sądzę, że z taką merytoryczną oceną może warto troszeczkę poczekać, a przynajmniej chodzi mi o to, żeby pozbawić, może nie dobre słowo pozbawić, ale starać to się inaczej, dociekać. Czy te dotychczasowe działania uważa Pan za słuszne? Powiem Panu taką rzecz, że moim zdaniem jest troszeczkę za wcześnie jednoznacznie powiedzieć, czy są słuszne, czy nie. Pewne działania może mi się mniej lub bardziej podobają, pewne nie, natomiast ocena tak jednoznacznie po 3 czy tam 4 miesiącach od razu podała, że słuszne lub nie, jest chyba zbyt szybka. Natomiast z pewnością pewne kwestie są kontrowersyjne, no chociażby, prawda, ten niestety zowąd przydział mieszkania dla pana Tutaka, tak? Argument taki, że no, bo o takim przynajmniej ja słyszałem, że brakuje, w tej chwili brakowało mieszkań na rynku. Nie jestem deweloperem, natomiast nie sądzę, żeby w Białej Podlaskiej była nagle taka sytuacja, że ja chcę wynająć mieszkanie i nie ma, bo wszystkie są pozajmowane, prawda? Nie sądzę, więc ja osobiście nie do końca ten argument jakby akceptuję i przyjmuję. No i druga kwestia, którą uważam za kontrowersyjną, to samo to, prawda, tak zwane wykończenie mieszkania, wyposażenie mieszkania, a moim zdaniem no, dość dużą kwotę, bo tam chyba padało coś 50 parę tysięcy, to w takiej cenie można w jakimś tam średnim standardzie wykończyć 40-50-metrowe mieszkanie. Specjaliści w zakresie budownictwa mówią, że średnio 1000 zł za metr to jest taki średni tam standard, prawda, który ten. Także pewne rzeczy faktycznie są kontrowersyjne i uważam, że uzasadnione jest w pewnych sytuacjach to oburzenie lokalnej społeczności. Natomiast z oceną pewnych innych kwestii sądzę, że warto by poczekać, natomiast znaczy poczekać z takim uwzględnieniem, że bardzo mocno śledzić, tak bez sensacji, natomiast merytorycznie śledzić to, czy patrzeć na to, co się dzieje, z tym, że no... Czyli na razie dajmy podziałać i zobaczymy... Myślę, że tak. Pozwólmy podziałać, natomiast monitorując na bieżąco to, co się dzieje, jeżeli są jakieś niepokojące sygnały, to faktycznie warto o tym mówić, chociażby z racji tego, że tak co powiedziałem wcześniej, że brakuje nam, nie widać przynajmniej na razie, silnej opozycji, czy to w Radzie Miasta, czy przynajmniej no, nie widać jeszcze jakiejś takiej mocnej grupy
która by no właśnie była w opozycji do tego, co się dzieje w mieście. Mam na myśli grupy, która merytorycznie wystosowywałaby, prawda, różne kwestie. Pomijam jakieś tam, prawda, takie, przepraszam, no, jakieś tam medialne smaczki sensacyjne, prawda, że może tak, a może inaczej. No wiadomo, pewien układ jest burzony, tak? Nastaje ktoś nowy, układ zaczyna być burzony, no i siłą rzeczy chyba każdy z nas, kto byłby zagrożony, na pewno by się bronił. No i tutaj chyba też ta obrona jest, tak? No sądzę, że tak. Proszę zwrócić, jak najbardziej, no, to jest obrona i czy swojej pozycji, czy miejsca pracy. Tym bardziej, że jest burzony układ, który trwał 16 lat, tak, 4 kadencje. I z tym, że tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, na rozumienie samego układu. Ponieważ nam się układ, tak jak prywatyzacja, kojarzy z czymś negatywnym. Jeżeli mówimy słowo układ, no to jest od razu korupcja, nepotyzm, kolesiostwo, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w socjologii, czy nie tylko to, układ jest rozumiany też troszeczkę inaczej, prawda? Każdy z nas, pan też tworzy jakiś układ, prawda, pewnych powiązań. Ja też, prawda, mam pewien układ, jeżeli chodzi o pewne relacje. Także tutaj kwestia w ogóle sprowadzenia właściwie samego takiego rozumienia tego, czym jest układ, prawda? Za mocno sprowadzamy to, czasami może być to uzasadnione, natomiast za mocno sprowadzamy to tylko i wyłącznie jednoznacznie do czegoś negatywnego. Niemniej wracając do meritum sprawy, no faktycznie prezydent próbuje rozbić, zmienić coś, co trwało kilkanaście lat, prawda? I to wcale nie jest sprawą taką łatwą. Natomiast tutaj warto by zwrócić uwagę na jeszcze kwestię, no właśnie, która po raz kolejny wychodzi przy takich rozmowach czy dyskusji nad układami, czy jakimiś, które trwają kilkanaście lat. I to jest kolejny sygnał nad chyba no jednak zmianą przepisów. Ja osobiście jestem zwolennikiem kadencyjności, jeżeli chodzi o wybory wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Czyli uważam, że tak jak w przypadku wyborów prezydenckich, ogólnopolskich, powinny być, no, nałóżmy dwie kadencje, prawda, i dziękujemy. Natomiast, ponieważ tego nie ma, jest system taki, jaki jest, więc on siłą rzeczy stwarza takie sytuacje, a nie inne, prawda. Czyli teraz z naszej rozmowy wywnioskowałem, że daje pan na razie obecnej władzy zielone światło, ale włączył pan monitoring. Jeżeli tak to można określić, to faktycznie. Tak? Myślę, że monitorować, prawda, to, co się dzieje. Natomiast wzbraniałbym się przed taką jednoznaczną już od razu, prawda, oceną, że to jest wszystko bardzo źle, albo to jest wszystko bardzo dobrze, prawda? I tutaj dlaczego? Ponieważ chodzi mi też o taką kwestię ogólnie, jeżeli chodzi o takiego wzbraniania się, mam tu na myśli takie odzwierciedlenie lokalnej społeczności. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz i należy o tym pamiętać, to powinny pamiętać również władze. Czy te, czy będą inne, prawda? Bo wiadomo, że takie ręce kiedyś się skończy i być może będzie ktoś inny. Społeczność Białej Podlaskiej i okolic dokonała czegoś moim zdaniem wspaniałego, a mianowicie zarówno w Białej, jak i w wielu gminach społeczność zdobyła się na odwagę, że chcemy czegoś innego. A więc bardzo często po kilkunastu latach zdecydowali się na wybór nowej osoby, prawda? I teraz próba teraz na jakiegoś tak, nie wiem, mieszania, prawda, czy tutaj kreowania, że pewne sytuacje są tak, a nie inaczej, może również negatywnie odbijać się na tej społeczności w takim sensie, że może to powodować budowanie takiej świadomości, że jednak zmiana, rewolucja nie wnosi nic dobrego, że lepsze jest stare, prawda, bo jest sprawdzone, bo wiemy, czego się możemy spodziewać. Także tutaj na ten aspekt też bardzo bym zwrócił uwagę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. A moim gościem był dr Dawid Błaszczak, socjolog z Państwowej Szkoły Wyższej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.